Ten leć. Słuchajcie, mamy dzisiaj na budowie pewien problem, ponieważ od 2 godzin nie dotarły do nas tak zwane... Mieszadło. Tak zwane mieszadło. Dotarło? Tubylce. No i kopiemy. Jedyna osoba, która przyszła nam dzisiaj pomóc, uwaga, to będzie Wiosek Fachina, wygląda tak. Kopie więcej niż tutaj się murzynie. I bardzo nam pomógł, a pomoże nam jeszcze więcej. Tylko chłopie, uważaj, żebyśmy cię nie zabetonowali gdzieś tutaj, bo będzie smutno się z tobą dostać. No powiedz coś do kamery. Jest bardzo nieśmiały. A tak na poważnie, tutaj chłopaki przywieźli nam piasek, właśnie wyładowywują. I tam po prostu na piasku był taki żółwik. No. Okej, okay, sobota, któryś tam stycznia, nasz czwarty dzień pracy. Dzisiaj będziemy kończyć ławę. Pogoda jest bardzo, bardzo fajna. Zawsze rano są takie chmury, o, jak tutaj. Nie ma żadnego słońca, około 12-14 słońce wychodzi tak przelotnie na pół godziny, a potem jest deszcz, tak można by powiedzieć prawie jak w zegarku, tak? Więc pracujemy od rana do deszczu, wczoraj akurat był deszcz wcześniej, więc trochę wcześniej mieliśmy przerwę. No ale co, ale trudno, nie przewidzi się pogody. To co chciałem powiedzieć dzisiaj to... Trochę nie rozumiem, nie potrafię rozgryźć tutejszych ludzi. Bo jak z nami pracują, no to są, no może są bardziej przyzwyczajeni do roboty, mają lepszą kondycję i potrafią oddychać tym powietrzem. Nam częściej tchu brakuje. Ale jak już pracują, to pracują ciężko, bez przerwy i naprawdę tak wytrwale i dają z siebie wszystko. Staczkami to nawet biegają, a nie chodzą, żeby robota szła. Ale jest wiele takich punktów, gdzie no po prostu no z głupoty muszą pracować ciężko, tak? Work hard, not smart. Już wam mówiłem, że się wiecznie spóźniają, tak? Nie są konkretni. No ale takie tutaj wszystko jest takie, powiedzmy, byle jak. Jak wziąłem pustaka, uderzyłem łopatą, żeby ziemia odpadła, to pękł cały pustak, tak? No po prostu wszystko ma, jak jest butelka, no to butelka jest tak zrobiona, że ją odkręcisz, ale trudno ją zakręcić, bo są nieprecyzyjne te gwinty na niej zrobione, tak? Przykładowo tutaj, widzicie, tutaj jest piasek, tak? To jest river sand, czyli piasek z rzeki. On jest taki szary, tak? Wygląda jak ziemia, ale to jest piasek. I to jest do wylewania ławy, tak? I wyobraźcie sobie, że przyjechał samochód i lokalne gutki kazali tutaj wysypać, a budowa jest mniej więcej tam. O! Tam jest budowa, tu jest piasek. Tam jest budowa, tu jest piasek. To daje jakieś 70 metrów na oko. Na oko jest 70 metrów, więc i wczoraj musieliśmy stąd wozić tam, tak? To było jakieś, nie wiem, 100 taczek mniej więcej, tak? Taka mała górka. Więc no, my trochę zoptymalizowaliśmy proces, zresztą wiele tutaj procesów zoptymalizowaliśmy. No i najprostsza rzecz, przyjechał samochód, weź gościu, wywal tą całą ziemię tam dalej. No i już mamy trochę prościej, tak? Idę właśnie teraz na budowę. Pogadamy trochę może z chłopakami i pokażę wam, co zrobiliśmy ostatnio. Więc no trudno rozgryźć tutejszą społeczność, tak? Niby takie proste rzeczy, a no nie potrafią wymyśleć, czy sobie jakoś tak ułatwić. No. Okej, okay, tutaj nam przywieźli górę piachu. O, ładna góra piachu. A tutaj żwir. A gutki wcześniej żwir wywaliły tam dalej. O, tam. Więc zoptymalizowaliśmy proces o ładną godzinę ciężkiej harówy. Tutaj Dudko właśnie ładuje taczkę. Właśnie się przygotowujemy do pracy. Tu chłopaki też się szykują, a ja wam pokażę może, co już zrobiliśmy. Ogólnie zrobiliśmy już 2/3 ławy, tak? 2/3 roboty. Dzisiaj musimy znowu tutaj górkę usypać, taką samą. Musimy się śpieszyć, bo żebyśmy zdążyli przed deszczem ten cement rozrobić. W nocy cały dzień padało, jeszcze godzinę temu padało, więc wszystko pływa, tak? Ale to wszystko jest gotowe. To wszystko jest gotowe. Jeszcze tutaj. O, to też jest wylane. Tutaj, o! Ponieważ w poprzek mają być tylko ściany działowe, ale gutki wykopały fundamenty, tak jak w planie fundamentów,
Znaczy, tego nie było na planie fundamentów, no ale skoro była ściana, no to tak trochę pomyślunku nie mieli, więc trzy takie przerwy zakupujemy, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, tak? No szkoda trochę ich pracy, bo tutaj się ciężko kopie, nie? O, dotąd zrobiliśmy. O, tam jest tam i tutaj dotąd jest wylane. Czyli no, spokojnie dwie trzecie całej wylewki. Dzisiaj mamy nadzieję już skończyć ławę. Po południu jedziemy na zakupy, kupujemy kielnie, takie tam różne drobne rzeczy i będziemy murować. Dobra, no to tyle, na razie, pa. Witam, Kamil Cebulski. Słuchajcie, jest poniedziałek, rozpoczynamy drugi tydzień budowy. Trochę tacy podkurwieni jesteśmy, lekko. Bo dzień się rozpoczął strasznie. Wczoraj nic nie padało, padało całą noc, padało do 8:30. Śniadanie mieliśmy mieć na 6:00, było na 9:00. Na śniadaniu nie było dżemu, sam chleb z masłem i kawa na pół łyżeczki, bo murzyny nie przewidziały tego, że jak będziemy tutaj miesiąc, to jednak będziemy trochę tego śniadania jeść, nie? I im zabrakło i nie chciały się iść do sklepu, bo padało. Więc no, przyszliśmy o 9:00, właśnie koledzy tam właśnie dochodzą, oni są zawsze na czas, na 7:00, czyli na 9:00, tak? Okej, i co? I napadało. Cały dzień padało, całą noc padało, przestało pół godziny temu. O, właśnie sobie stoję w wodzie, w tych wszystkich naszych fundamentach, ławach. I korzystając z okazji, że jest tyle wody, sprawdzamy, czy mamy dobry level, dobry poziom. Więc sobie tutaj powtykamy zaraz druty i sprawdzimy do fundamentów. Chociaż to jest dobre z tego całego. Dobra, tyle na pierwszy dzień, przynajmniej teraz, później nagram coś inaczej. Dobra, nagrywa się. Kamil robi idealny poziom. Natura nam pomogła dzisiaj. Tak, mają wiatra. Po co? O, tak. Wylewać wodę? Jednego. Jak mam murować na nie, to tak się kiepsko po tym idzie, bo tam piasek jest pod spodem. Wow. Już zebrała się ekipa do pracy. Dzisiaj na budowie pojawiło się pewne zjawisko, nowa pomoc, czyli afrykańskie taczki, tak, nowoczesne, tak zwane kobiety, tak. O, możecie to zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. O, zauważcie, kobieta niesie dwa pustaki i jeszcze dziecko ma na sobie. Takich pomocnic mamy około 15 i ponieważ dzisiaj być może zaczniemy już budować, to nam przygotowywują cegły, tak? I tutaj pojawia się ten problem. Dlaczego ta sterta kamieni, o, tych pustaków, dlaczego ciężarówka nie wyładowała ich od razu normalnie przy placu budowy, no? Jakoś tak nie pomyśleli. Dudko, gdzie idziesz? Opowiedz o twojej przyszłej żonie. Moja przyszła żona jeszcze mnie nie zna. Ja jej też. Nie, Maciek w poczuciu przyzwoitości takiej europejskiej poszedł pomagać pewnej dziewczynie, tak? Płeć słabsza można w Europie. No. No, 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 no. 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 Ale co, wracamy... Tak, wracamy do swoich zajęć, ale to jest po prostu fenomen, no. No, dzieci na tym, na plecach i... Zejdź mi z planu.